Czy wie ktoś, gdzie jest biblioteka? Czym mogę pomóc? Chciałem coś wypożyczyć. Ma pan już aktywne konto w bibliotece głównej. To mogę już wypożyczyć? Tak, oczywiście. Ale jak mam wypożyczyć tę książkę? Może pan skorzystać tutaj z komputera. Proszę wyszukać książki w katalogu. Okej. Ej, wiesz, jak wypożyczyć książkę? Nie wiem, nowy jestem. Przepraszam, mogłaby pani podejść? Czy mogę pomóc? Jakiś problem? Tak, nie, dał sobie radę. A może... Chciałbym wypożyczyć kilka książek i coś mi tutaj nie wchodzi. Czy zna pan tytuł lub nazwisko autora? Tak, mam tu wszystko przy sobie. Dobrze. W zakładce wyszukaj. Wpisujemy tytuł książki lub nazwisko autora. Od czego zaczynamy? No to może analiza matematyczna. Proszę bardzo, proszę wpisać. Gdzie? Tutaj. No i którą z nich pan potrzebuje? Nie pamiętam. Spokojnie, znajdziemy. Zna pan autora? No, Krysicki. To proszę dopisać nazwisko. Swoje? Proponuję jednak autora. Ale gdzie? Tutaj. O, jest. Jak widać, wyświetliły się wszystkie egzemplarze tego tytułu. Ustawione według dat, od najnowszego wydania do najstarszego. Teraz musi pan wybrać wolny egzemplarz. Ale jak? Z prawej strony ma pan podbiblioteki, w których jest poszukiwana książka. Przy lokalizacji w nawiasie widać ilość wszystkich książek oraz informacje o ilości wypożyczonych. Czyli jeżeli widzimy 2:1, oznacza to, że z dwóch książek w bibliotece jedna jest wypożyczona. Wszystko jasne? No tak, ale... W dalszym ciągu nie wiem, jak ją wypożyczyć. Jeżeli chce pan wypożyczyć u nas, to należy wybrać wypożyczalnię studencką. No, źle. Jeżeli wyświetla się data, to znaczy, że książka jest wypożyczona i to jest termin jej zwrotu. Szukamy egzemplarza ze statusem dostępna. Tutaj są te trzy. Mhm. Można je wypożyczyć, trzeba je teraz zamówić. Ale jak? Klika pan w opcję zamówienia. Już. Teraz wystarczy wpisać ID użytkownika i hasło. To znaczy co? ID użytkownika to numer spod kodu kreskowego na legitymacji, pański numer PESEL lub numer albumu. Hasło wpisywał pan podczas zapisu na deklaracji. A to co to za daty? Tutaj proszę nic nie zmieniać, tylko wybrać opcję dalej. Teraz musi pan poczekać pół godzinki na realizację zamówienia i odebrać książkę z legitymacją studencką. Nie było takie straszne. Prawda? Właściwie to nie.